słowa. Z Ewangelii według świętego Jana. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo: rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Otwórz Stary Ekspres Wieczorny, Trybunę Ludu, albo Życie Warszawy. To przeczytasz. Breżniew przebywa na Węgrzech. Henryk Jabłoński spotyka się z zasłużonymi wychowawcami dzieci i młodzieży. Rusza Centrum Zdrowia Dziecka, a papież Polak po raz pierwszy od konklawy całuje polską ziemię. Wzruszający moment, chociaż ja jeszcze z, z drugiej strony, a ty ośmiolatek niewiele skojarzeń. W pierwszej klasie byłem, nawet chyba siedmiolatek, siedem i pół pewnie miałem. Ksiądz Michał Muszyński. Tak, tak. To jest ten ksiądz Michał Muszyński. Chodziłem wtedy do pierwszej klasy. Szkoły podstawowej w Starym Targu, która w tamtym roku chyba obchodziła swoje 60-lecie 60 szkoły polskiej na dolnym powiślu. To jest taka część Polski, która jest położona między Kwizynem, Sztumem a Malborkiem na pomorzu. I przed wojną to były Prusy wschodnie, to były Niemcy, ale był tam bardzo mocny ośrodek polskości, więc żyliśmy jakby dwoma wydarzeniami wtedy, pamiętam. Ale pamiętam też, że dziwną rzeczą było to, że w pewnym momencie w szkole zrobiło się pusto. Nikogo nie było i wszyscy byli w świetlicy, gdzie stał jedyny kolorowy telewizor Rubin i wszyscy oglądali bardzo wiele osób płakało. Ja niewiele rozumiem z tego, co się dzieje, ale pamiętam ogromne wzruszenie. Władza nie chciała, żeby Jan Paweł II przyjechał na święto świętego Stanisława, więc wybrali takie oto zielone świątki, a okazało się, że, że, że ten właśnie czas, ten dzień. Już ten dzień pierwszy zmienił bieg historii, na pewno yy, serca ludzi. No, komuniści biedni nie wiedzieli, z kim zaczynają, oni są materialistami i w duchy nie wierzą, a tym bardziej w Ducha Świętego. A my wierzymy? My wierzymy, my nie tylko wierzymy, ale czekamy na niego z lękiem. Myśli, 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 że ci ludzie wtedy zmęczeni komuną, władzą, wszystkim yy, mieli. Nadzieję i taką otwartość. Nie, nie, nie. To były takie czasy, kiedy ludzie byli już zupełnie pogodzeni z rzeczywistością. Mało kto miał jakąkolwiek nadzieję na to, że, nie wiem, no, ludzie mieli nadzieje proste, tak? że, nie wiem, malucha uda się kupić, że, że pralkę uda się wystać w kolejce. Z tego co pamiętam, bo wtedy jeszcze, znaczy to już były czas dużej kruchości, dużej biedy takiej materialnej, pamiętam. Ale jeszcze ludzie żyli tym, że Gierek dawał, że było, że był cukier. Czyli nadzieję jakąś mieli. Jakąś nadzieję mieli, tylko że to była taka bardzo ograniczona nadzieja. Znaczy, nie wiem, może nadzieja normalnych ludzi po prostu. Nadzieja na mieszkanie za 20 lat. Nadzieja tak, a w e, liście do Rzymian czytamy, w nadziei bowiem jesteście zbawieni. To tak może dwojako zabrzmieć na, na te tęsknoty ludzkie, kiedy przychodzi takie słowo, to, to nie wiadomo jak zareagować. No właśnie, bo problem polega tylko na tym, w czym mieć nadzieję, prawda? Czy mieć nadzieję tylko w tym świecie, jak mówi święty innym miejscu, czy tylko w ciele pokładać ufność? Czy ta nadzieja ma być skierowana gdzie indziej? Mocą Jana Pawła II było to, że skierował tę nadzieję w zupełnie innym kierunku. I obudził w nas, w Polakach, obudził ducha po prostu. Ale od tak, wiesz, powiedział niech stąpi duch Twój. Myślisz, że to, to wystarczyło, wtedy ten duch przyszedł. Nie, 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 to, to chyba nie wystarczyło. Polacy musieli przede wszystkim zobaczyć, że ktoś mówi pięknie o nich. Że ktoś nazywa ich narodem o wielkiej, wspaniałej tradycji, myślę, że Polacy musieli się wtedy policzyć, zobaczyć, ilu ich tak naprawdę jest, zobaczyć, że ten sąsiad, którego się boję, bo być może donosi, być może nie donosi, to jest człowiek, z którym się spotykam także w kościele, to jest człowiek, który płacze, który się wzrusza, że ten człowiek, którego spotkałem na ulicy, to się okazuje kolega na ulicy, na placu. Na spotkaniu z Ojcem Świętym to kolega z jakiegoś innego działu. Nagle się okazuje, że nas jest więcej, że nie jestem jedynym dziwakiem, który ma jakieś problemy egzystencjalne, tylko jest nas po prostu dużo, ale to dużo więcej. Może się wydawać czasem, że nadzieja to jest takie usprawiedliwienie dla niemocy. Mówimy i taki, taki, taki coś, taka magiczna sztuczka na czas przeczekania miejmy nadzieję, czyli inaczej, czekajmy. Więc A wrócę... tutaj ta nadzieja to jest taki konkret czyn. Tak, jest. Wrócę do tego, co mówiłem, że wszystko oczywiście zależy od przedmiotu, w którym pokładamy nadzieję. No, nadzieja ta chrześcijańska, o której mówił Ojciec Święty, jest nadzieją życia wiecznego. To nie chodzi tutaj o życie, które zaczyna się po śmierci, ale chodzi to o to życie, chodzi tu o to życie, które daje tylko duch. Święty Jan który jest bohaterem czasu paschalnego. Ten czas paschalny właśnie kończy się okresem zesłania Ducha Świętego. Święty Jan nawet nie używa pojęcia życie wieczne. Mówi, aby mieli życie po prostu. Aby mieli w sobie życie. Nadzieja na co? Nadzieja na to, żeby mieć w sobie życie, to znaczy, żeby mieć motor, który mnie popycha do działania, do e, szukania pojednania, do przezwyciężenia trudności, do tego, żeby e, no, traktować drugiego człowieka nie jak e, wroga, którego już trzeba pominąć, zamknąć w szafie i skończyć z nim, tylko nadzieja na to, że można coś odbudować. Ta nadzieja okazuje się. E, kiedy wlewa się właściwie we wszystkie przestrzenie życia, wszystko przemienia, wszystko odbudowuje, wszystkiemu nadaje nowy smak. Papież nas szanował, bo papież dawał nam od początku y, trudne zadania takie hmm. wydaje się zadania na wyros. No bo y, przy, przyjeżdża papież i mówi: miejcie nadzieję, y, miejcie, y, weźmijcie ducha. To jest y, no, taki dla, dla tamtych ludzi, tamtych czasów taki abstrakt, prawda? Nie wiem, nie wiem. To chyba nie jest tak, że to był abstrah. Oni chodzili o, do kościoła, ja oni słuchali słowa Boga. Myślę, że wielu z nich. Ale, być może ale wielu byli z nich wykańczani. Kruszały, ale było, byli wykańczani. Tylko chyba nie wiem, czy rzeczą dobrą jest to, żebyśmy patrzyli tylko przez pryzmat komunizmu, tego, co się działo. Bo jednak no, wielu ludzi szukało Boga. Gdzieś tam po omacku jakoś pośród tych wszystkich trudności, także pośród ogromnych grzechów, pośród ogromnego kłamstwa. Trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy ludzie byli bardzo oszukiwani także w sprawach moralności. To były czasy, kiedy była powszechna aborcja w Polsce. To były czasy, kiedy powiedzmy trwałość małżeństwa nie była tak podważana jak dzisiaj, ale już była podważana bardzo solidnie. To były czasy, kiedy już ludziom mówiono najważniejszą rzeczą jest to, żeby się urządzić. Mała stabilizacja. Więc no, między wiarą a życiem jakieś napięcie przez cały czas było, zwłaszcza jeżeli ktoś tej wiary szukał solidnie. Prawda, że nagle papież mówi im w przestrzeni publicznej słowami, które w tej przestrzeni nigdy nie padały. To znaczy, on wprowadza, wprowadza zupełnie nową jakość. Ludzie włączają telewizor i zamiast widzieć Gierka, który pojechał do Budapesztu otworzyć e, wystawę dzieci moskiewskich, które namalowały rysunki o niewiadomo nie czym dzieciach polskich, włączają ludzie telewizor i co widzą? Kogoś, kto mówi zrozumiałym językiem, kogoś, kto mówi pięknie i kogoś, kto no, przynosi ze sobą Boga z miłością. Nie tylko z szacunkiem, z miłością. Te gesty, prawda? To ucałowanie ziemi. Mój Boże. Przede, przede wszystkim to, że no pamiętamy przecież, coś, co święty powiedział na placu e, zwycięstwa wtedy, kiedy mówił o Warszawie. O jej trudnej historii, która była wyśmiewana. Ja chodziłem do szkoły, pamiętam. Trochę później już uczyłem się historii i pamiętam, jak się mówiło przecież za komunizmu o powstaniu warszawskim. Jako o m, nieodpowiedzialnej akcji Nieodpowiedzialnej akcji reakcjonistów, którzy chcieli podważyć wyzwolicielską rolę Armii Czerwonej, a nagle ktoś przypomina o godności. To była niesamowita rzecz. Co się dzieje wtedy, kiedy Duch Święty przychodzi do nas? Po czym rozpoznać, że Duch Święty jest gdzieś obok albo jest w nas? Owocami zaś ducha są cichość, łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość itd. itd., itd. Tu oczywiście można cytować Świętego Pawła w bardzo wielu miejscach, dlatego że on tych katalogów owoców Ducha Świętego ma kilka. Ale chyba najpiękniejszym owocem Ducha Świętego, takim najbardziej uderzającym jest pokój. Pokój to znaczy głębokie przekonanie o tym, że już wszystko zostało ogarnięte miłością Boga. Że Bóg już wszystko przenika. To jest niesamowita rzecz, kiedy człowiek nagle odkrywa, że już nie ma powodu, żeby się bać. Bóg jest wyrazem zaufania Bogu. Tak jest. To jest owoc działania Ducha Świętego. Potem, oczywiście, radość, wdzięczność, jasne, i te inne owoce, o których już mówiłem, które są owocami tego zaufania Bogu i owocami takiego działania Ducha, które przemienia człowieka. Od środka. To jest właśnie cały urok chrześcijaństwa, że ono działa od środka. Nie zmienia struktury. Przecież Jan Paweł II nie przyszedł, nie, nie mówił zróbmy rewolucję, wyrzućmy komunistów. Absolutnie nie, no wręcz nie. odwrotnie. To było, to było szokujące, że papież mówił spokojnie. Tak no. cały czas jakby spokojnie celebrował słowo Bardzo, bardzo. Jak teraz y, czytam tak. kazania, wszystkie wypowiedzi, ale to nie tylko to, bo w wyrazie aktor i to było fajne, że jakby to też było potrzebne na drodze Karola Wojtyły, ten okres Elio. z aktorstwem, żeby potem być y, takim papieżem i umieć tak zdobywać serca. Ale zastanawiam Elio. się, jak, 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 to, jak to miało być. To znaczy, z jednej strony papież mówi niech stąpi duch twój. Mówi to do wszystkich do tych milionów, a równocześnie mówi do każdego z osobna. Prawda? A mówił to też do Pana Boga. On się modlił. To był człowiek wiary. I dlatego jakby myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, że jego jakimś szczególnym darem, żeby nie powiedzieć charyzmatem, jest charyzmat proroctwa. Charyzmat proroctwa jest czymś bardzo instytucjonalnie związany z kościołem, z apostołami. Papież jest następcą apostołów, jest następcą świętego Piotra, więc zdawał sobie sprawę, że jego zadaniem, nie mówię tutaj o jakimś darze, który nie wiadomo z czego wynika, ale o darze, który jest zadaniem, bo dary w Kościele zawsze są zadaniami. Więc zdawał sobie sprawę z tego, że zadaniem jego jako papieża jest interpretować rzeczywistość w świetle słowa Boga. A jaka była rzeczywistość? Rzeczywistość była zakłamana. Rzeczywistość była ogarnięta duchem niemocy, ogarnięta duchem beznadziei. Rzeczywistość była poddana złemu duchowi można by powiedzieć. Dlatego on z mocą jaka apostoł, jako ktoś, kto ma moc egzortyzmowania, czyli wyrzucenia złych duchów, pamiętamy, że w święto w czytaliśmy że em, Jezus posyłał apostołów, żeby wyganiali złe duchy. Więc on jako ten, który ma moc wyganiania złych duchów, najzwyczajniej w świecie odmówił z mocą egzorcyzm na placu zwycięstwa. Najzwyczajniej w świecie. Niesamowite, że władza pozwoliła, w zasadzie wybrała dla, <grym> dla Jana Pawła II taki czas, żeby egzorcyzmował Polskę. Ale ja myślę, że on i tak by egzorcyzmował, niezależnie od tego, w jakim czasie by przyszedł. Chociaż oczywiście, że najlepszym reżyserem tych wydarzeń jest po prostu Pan Bóg. Który wiedział, co to będzie. <laughs> y, przyszedł Duch Święty, został zesłany, owiał nas. Y, no i potem są te pamiętne wydarzenia, które rzeczywiście widać potem, po paru latach, że, że, to, że ta pielgrzymka pierwsza papieża mnóstwo zmieniła, prawda? Że obudziła tego ducha, jednak czuć było tego ducha. Zmieniła, zmieniła świadomość. No, nie chcę się jakby tutaj. Wystawiać na pierwszy plan, ale pamiętam, w mojej rodzinie było tak, że w 1979 roku ta pielgrzymka wapieska no, była jakoś tam, powiedzmy, ważna, ale jakoś tam. Nikomu nie przychodziło do głowy, żeby jeździć po całej Polsce z papieżem. Natomiast kiedy papież przyjechał w 1983 roku, no to już szaleliśmy i jeździliśmy za papieżem. Kiedy papież był w 1987 roku, to ja już osobiście, bez nikogo, jeździłem z papieżem wszędzie. Taki to był czas. Na ile nam tego ducha starczyło? Czy myślisz, że te słowa wypowiedziane w 79 nadal w nas są? Czy ten duch musi, nie wiem, już mówiąc tak może nie, nie brutalnie wykańcza się? Czy my go wykańczamy i trzeba na nowo odnawiać? Czy ten duch święty gdzieś tam w nas jest, tylko my po prostu duch o nim święty zapominamy? Duch jest osobą, nie, nie jest energią. To znaczy trudno, albo nie jest jakimś zasobem paliwa, więc trudno mówić ile jego zostało. Duch święty jest osobą bardzo dyskretną, która czeka na relacje z nami. Mocą wydarzeń zbawczych w naszym życiu jest to, że układają się w historię zbawienia. To jest jakiś element naszej historii zbawienia. Być może już nie następnego pokolenia, być może pokolenie dzieci moich rówieśników, już temu pokoleniu już nic nie mówią te wydarzenia, być, ale nam jeszcze mówią, bo my jeszcze to pamiętamy osobiście. To jest jakiś element tej historii zbawczej, w której Jezus Chrystus objawił swoją moc. I jakby z tej perspektywy, jako element mojej historii zbawienia, to ma wielką moc oddziaływania także na dzisiejsze czasy, bo pokazuje, że Pan Bóg interweniuje w historię człowieka, że Bóg ma moc nad historią. Ktoś powie: Raz zainterweniował. No nie, właśnie nie, bo okazuje się, że to ta jedna niepozorna interwencja poruszyła lawinę. I ta lawina, oczywiście, że trwa. Jasne, zaczęły się kilka innych procesów, e, dzieje się wiele innych rzeczy. To nie jest tak, że e, historia ma tylko jeden wątek, tylko jeden nurt, ma tych nurtów mnóstwo, ale mm, jakby punktem zbiorczym tej całej historii jest obecność Ducha Świętego. Przekonujemy się, że Bóg naprawdę jest obecny w życiu człowieka. Że Bóg naprawdę jest obecny w życiu narodu, że Bóg naprawdę tę historię prowadzi, że Bóg naprawdę z nią idzie, że Bóg naprawdę przez wydarzenia mówi coś do nas, że naprawdę działa. Ktoś powie: A, działał, bo był Jan Paweł II. Nie mówiłbym tak. Jan Paweł II był dlatego, że Bóg działał. Po prostu, nie? To przecież nie wziął się Jan Paweł II z kosmosu. To jest jakiś wynik historii zbawienia. To chyba nas trochę zachęca do tego, żeby ufać Bogu, bo prawdopodobnie takich Janów Pawłów II na różną miarę jest między nami mnóstwo po prostu. Ludzi, od których decyzji, od których wolności zależy historia. Właściwie wszyscy tacy jesteśmy. Księży Michale, jutro będziemy stać koło Twojego kościoła. Jan Paweł II będzie mówił do młodzieży zgromadzonej przed kościołem świętej Anny. Potem papież uda się do Gniezna, my będziemy... Z nim, mam nadzieję. Jutro też się spotkamy, będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że Duch Święty będzie z nami. Hmm, na pewno będzie. Księży Michał, bardzo dziękuję. Do zobaczenia jutro. Wolność słowa.